Proszę zobaczyć, co mają ze sobą wspólnego tak odległe rzeczy, jak pani, która sprząta jakieś śrubki, papier, puszka czeciorki, czy tam pieczarek, elektrownia wiatrowa. Wydaje się, że nic. A jednak one wszystkie są znormalizowane. To jest to, co je łączy. Czyli proszę zobaczyć, my żyjemy zanurzeni w świat normalizacji. Jesteśmy w tym zanurzeni, tak jak w tej zupie elektromagnetycznej, która pozwala nam z dowolnego miejsca porozumieć się przez komórkowy telefon, tak i jesteśmy w tej normalizacji zanurzeni. Tylko że z normalizacją jest tak jak z powietrzem. Dopóki wszystko jest i mamy czym oddychać, to o tym nie myślimy. Dopiero kiedy brakuje powietrza i zaczynamy się dusić, to wtedy sobie o tym przypominamy, jak to jest niezbędne. I to samo jest wtedy, kiedy pojedzie któraś z pań do Londynu, mokre włosy po kąpieli, za 5 godzin bankiet, a tutaj od suszarki wtyczka nie pasuje do gniazdka, bo nie ma normalizacji, prawda? Dopiero wtedy sobie uświadamia, albo wchodzimy po schodach. Po jednych schodach chodzimy, bardzo nam się dobrze wchodzi. Po innych jakoś dziwnie się nam chodzi, bo one nie są znormalizowane. Po prostu. I to jest właśnie cała rzecz. I teraz problem polega na tym, że my, skoro żyjemy w tym świecie, to musimy z tych norm korzystać i te normy tworzyć. Bo my porządkujemy ten świat, prawda? I tutaj jest bardzo istotną rzeczą, żeby już na etapie technikum można było się tej normalizacji nauczyć. To nie chodzi o uczenie na pamięć norm. To chodzi o to, żeby ten młody człowiek, który przystępuje do pracy, umiał sobie wyszukać te potrzebne normy, wiedział, co to jest, prawda? Umiał sobie je zastosować. To jest bardzo istotne. I stąd niezbędne jest to uczenie. Jeszcze jedna taka uwaga. Świat naucza normalizacji. Muszę powiedzieć, że niestety my jesteśmy bardzo daleko w tyle. Co więcej, kraje azjatyckie i amerykańskie wyprzedziły Unię Europejską już w tej materii. To Unia Europejska została w tyle. A w samej Unii Europejskiej Polska też niestety jest w ogonie. Wyprzedziły nas takie kraje jak Bułgaria, jak Chorwacja pod względem edukacji normalizacyjnej. Jest najwyższy czas, żeby to opóźnienie po prostu nadrobić. I tu na szczęście mamy inicjatywy. Polski Komitet Normalizacyjny, który reprezentuje, przyczynia się do tego, żeby ta edukacja się rozwijała. My wspomagamy tą edukację. Nie prowadzimy edukacji jako takiej, bo nie jesteśmy placówką oświatową, ale staramy się pomagać. Organizujemy konkurs, ogólnopolski konkurs normalizacyjny, Normalizacja IA. Pomagamy szkołom czy zespołom szkół organizować lokalne konkursy wiedzy normalizacyjnej wśród uczniów. Prowadzimy różnego typu pogadanki, a także właśnie konferencje, szkolenia dla nauczycieli, żeby te kadry jak najlepiej przygotować do prowadzenia zajęć. Biorąc pod uwagę, że ustawodawstwo umieścił normalizację już w podstawie programowej kształcenia zawodowego, to bez wątpienia jest potrzebne. Potrzebne takie seminarium, potrzebna jest wiedza i nie tylko uczniom, ale i też nauczycielom. Tak jak już pan doktor powiedział, wszyscy posługujemy się normą i w ogóle o tym nie myślimy. Ale istotne, przynajmniej z punktu widzenia nauczyciela, jest umiejętność dobrania normy do określonego produktu. A ponieważ my jesteśmy szkołą techniczną i zawsze taką byliśmy, więc chcielibyśmy zapoczątkować dobrą tradycję, choć już konkurs powiatowy normalizacyjny w naszym powiecie jest i robi go z dwóch szkół ponad podstawowym numer 3, a za to my chcielibyśmy wszystkim nauczycielom, którzy kształcą w zawodach, zaproponować seminarium normalizacyjne. Pozwolę sobie serdecznie podziękować za to, że poświęca nam Pan tyle czasu tutaj, bo to już nie pierwsze i że przybliża nam Pan tą normalizację i tajniki normalizacji. To od nas, od powiatu protoszyńskiego, drobiazg. Głównym tym drobiazgiem jest słownik geograficzny z Powstania Wielkopolskiego. Myślę, że coś wyjątkowego. Nasi miejscowi historycy przygotowywali go dosyć długo, został wydany i można tam znaleźć wszystkie postacie, jakie są związane z
powstaniem wielkopolskim na terenie powiatu chrotoszyńskiego. Dziękuję bardzo. Współpraca z panem doktorem to nie jest mój pomysł, to jest pomysł obecnego tutaj naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwo-Powiatowego, pana Przemysława Wójcika. To oni się znali z panem doktorem i to pan Przemysław stwierdził, że bardzo ważne jest przybliżenie i nauczycielom, i szkołom ogólnie, i uczniom naszym pojęcie normalizacji. Pan naczelnik otrzymał od prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zaszczytny tytuł promotora edukacji normalizacyjnej właśnie za zasługi w rozpowszechnianiu edukacji normalizacyjnej tu w południowej Wielkopolsce. Zupełnie krótko, no tak jak właściwie wszyscy moi poprzednicy powiedzieli wszystko. Rzeczywiście 5 lat temu wspólnie z panem doktorem usiedliśmy, pomyśleliśmy na temat koncepcji, że rzeczywiście no, byłoby trochę słabe, gdyby w szkołach technicznych, w szkołach zawodowych nie zacząć wprowadzać pewnych podstaw, chociaż normalizacji, bo z polskimi normami, nie tylko z polskimi normami, nauczyciele styczność mieli, ale warto by było to systematyzować. I dlatego powstał ten pomysł. To, że jest któraś z rzędu konferencja, seminarium, bo różnie to w zależności od przekazu i od audytorium nazywało się w poprzednich edycjach i latach. To też były konkursy. W tej chwili już ten konkurs mocno się nam rozrósł. No i pewnie jak się uda, to w przyszłych latach będzie to już konkurs mocno regionalny, a kto wie, czy nie na całe województwo, bo też takie pomysły mamy, żeby to zorganizować. No niestety pandemia nam troszeczkę tutaj przeszkodziła.